Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie korupcji wyborczej w Wałbrzychu od 10 grudnia ubiegłego roku. 29 marca wrocławski sąd apelacyjny skierował do ponownego rozpatrzenia protest wyborczy jednego z kandydatów na prezydenta Wałbrzycha, Patryka Wilda. Twierdził, że doszło do korupcji wyborczej, a głosy na rzecz Platformy Obywatelskiej miało kupować co najmniej kilka osób za niewielkie pieniądze. 28 kwietnia w sądzie zeznawał Robert S. Twierdzi, że sam kupił do 200 głosów. Takich kupujących miało być znacznie więcej. Wild domagał się powtórzenia wyborów do Rady Miasta, Powiatu i wyborów na prezydenta miasta. 29 kwietnia Sąd Okręgowy w Świdnicy postanowił przychylić się do wniosku Patryka Wilda i tym samym unieważnił drugą turę wyborów na prezydenta Wałbrzycha oraz wygasił mandat Piotra Kruczkowskiego. Mandaty tracą też radni Stefano z Ewangeliu, Piotr Kwiatkowski, Jerzy Krzyżowski, Beata Mucha oraz Sylwester Bernatowicz. Powtórzone mają być wybory do Rady Miejskiej w okręgu nr 5 oraz druga tura wyborów prezydenckich. Wyrok nie jest prawomocny.